dzisiaj czas na recenzję książki, którą ostatnio przeczytałam. Jest to książka o bardzo silnych, odważnych kobietach. Także jeżeli jesteście ciekawi, z czym do Was przychodzę, to zapraszam do oglądania. Książka, o jakiej mówię, jest to książka Danielle Steel, Latające anioły. Tak się ta książka prezentuje pięknie. Pewnie większość z Was kojarzy pisarkę lub może nawet czytało jej książki, bo pisarka naprawdę ma mnóstwo książek na swoim koncie i bardzo dużo kobiet uwielbia jej literaturę. Ale zacznę opowiadać już o tej książce. Tutaj akcja rozgrywa się w 1941 roku, gdy trwa II wojna światowa. I poznajemy tu bardzo dużo bohaterów, a właściwie kobiety. Kobiety, które są odważne, wartościowe i troszeczkę się sprzeciwiają. Może zacznę od pierwszej bohaterki, którą polubiłam. Jest to Andrej, która jest młodą kobietą i no nie do końca jej życie było kolorowe. Na początku jej ojciec zaczął chorować na raka i niestety zmarł. Następnie jej matka zachorowała na Parkinsona, co niestety, ale nasza bohaterka całkowicie wywróciła swoje życie do góry nogami, aby mogła się zająć swoją matką, która potrzebowała opieki właściwie całodobowej. I obydwie kobiety żyły w swoim takim świecie. Dziewczyna bardzo, bardzo lubi pomagać innym i czuje, że powinna zrobić w życiu coś po prostu więcej. Kolejną bohaterką jest Alex, która jest też młoda, ale już z innej rodziny, bardziej bogatej, takiej, mogłabym nawet powiedzieć, arystokracji. I wszyscy uważają, że ona powinna po prostu, jak to w tamtych czasach, być żoną i rodzić dzieci, po prostu korzystać z tych przywilejów, które w tej chwili ma i docenić, że po prostu nie musi podczas tej wojny się udzielać, ale kobieta postanawia zaciągnąć się do wojska jako pielęgniarka i pomagać w ewakuacji rannych. Oczywiście rodzinie się to bardzo nie podoba, ten pomysł, nie potrafią tego zrozumieć i troszeczkę zaczynają się robić spory. Poznajemy też tutaj Louise, która ma 21 lat i jest czarnoskórą dziewczyną, co niestety, ale spotyka ją z tego powodu bardzo dużo przykrych sytuacji. Jest również dyskryminowana i to bardzo często, dlatego dziwi się, że w innych krajach ludzie nie przestają w ogóle zwracać uwagę na to, że jest inna. Każda kobieta ma swoją historię, każda kobieta coś przeżyła i każda z jakiegoś właśnie powodu postanawia właśnie zaciągnąć się do wojska, aby w tych liniach lotniczych, wojskowych latać i pomagać rannym. Wszystkie tutaj historie są opisane właśnie jak te kobiety latają, ratują rannych, jak ryzykują własne życie, aby uratować innych. Większość żołnierzy właśnie słyszało o tej działalności tych kobiet i zaczęły je właśnie nazywać latające anioły, co jest naprawdę piękną nazwą i takim bardzo mocnym docenieniem. Pomimo, że większość naszych bohaterek straciło dużo swoich bliskich osób, to starają się i tak jakoś dźwignąć to i pomagać innym. I nie rezygnują ze swojej pracy, pomimo że wiedzą, że jest to bardzo niebezpieczne zajęcie. Ale dla nich niesienie pomocy jest również bardzo ważne. Nie wyobrażają sobie, żeby podczas wojny siedziały w domu i po prostu, nie wiem, szydełkowały czy coś robiły mało znaczącego, gdzie w innym, gdzieś za granicą, w innym mieście, miejscu kraju dzieją się tak straszne rzeczy i ludzie giną za kraj, więc postanawiają wszystkie pomagać. Oczywiście kobiety bardzo się ze sobą zżyły podczas tych ratowania, ale też leczenia, bo oczywiście jak po wylądowaniu na miejsce musiały się zajmować swoimi pacjentami. Często musiały wylatywać w nocy o 2, 3, 4. I co spowodowało, że były też przemęczone, ale zawsze były gotowe do działania, niezależnie co się działo. Musiały przejść wiele szkoleń, które uświadamiały im, że są silne, chociaż czasami wątpiły, że pokonają swoje jakieś tam przeciwności.
to udowadniały, że jednak są silnymi kobietami. Książka jest bardzo fajna, chociaż na początku jest mało akcji. Dla mnie osobiście faktycznie tej akcji było na początku mało i troszeczkę długo mi się ten początek czytał, tak mi się dłużył. Ale później, jak już te kobiety zaciągnęły się do tego wojska, to bardzo fajnie miała akcja. Wszystko się rozpoczęło, a naprawdę tam na pod koniec była bardzo ciekawa akcja, w której zaczęłam się troszeczkę stresować. Osobiście myślę, że naprawdę warto przeczytać, bo w żadnej literaturze nie słyszałam właściwie o osobach, które właśnie przez ratunek właśnie samolotowy, przez powietrzny uratowali rannych podczas wojny. Nie wiem, czy wy czytaliście gdzieś w jakiejś literaturze, czy też nie, ale ja osobiście nigdy nie trafiłam na książkę, gdzie ranni byliby właśnie w ten sposób ratowani, udzielano im pomocy. Także jak najbardziej fajnie poruszony temat, bardzo mi się spodobało. I oczywiście tutaj w książce jest też pokazane, jak kobiety są wartościowe, silne, ale też odważne, że potrafią zaryzykować własne życie, aby uratować kilkanaście rannych. Bo wiadomo, że do takiego samolotu mieści się naprawdę sporo osób. I to by było, kochani, chyba wszystko na dzisiaj. Taka fajna literatura, książka. Jeżeli nie lubicie tematyki II wojny światowej, to mogę wam powiedzieć, że nie macie czego tutaj obawiać. Nie ma w tej książce bardzo drastycznych opisów, nie wiem, ran czy przebiegu wojny. Tego tutaj nie znajdziecie, choć faktycznie są wspomniane jakieś tam urywki, że na przykład komuś urwało nogę, rękę i tak dalej, ale to nie jest tak opisane na tyle, żebyście nie mogli tego przeczytać, więc osoby wrażliwe, które nigdy nie sięgają po taką literaturę, jak najbardziej mogą się skusić na tą książkę, bo mi się osobiście też spodobała. Pomimo, że nie było właśnie takich strasznych, przerażających opisów, to jak najbardziej fajna. Nie jest to książka obszerna, jak widzicie, ona ma 310 stron, więc jak najbardziej można ją przeczytać w weekend, czy tam na wakacjach, jak gdzieś się wybierzecie. I to tyle, kochani, na dzisiaj. Mam nadzieję, że taka recenzja troszkę innej książki wam się spodobała. Dajcie znać, jak tam spędzacie weekend i co porabiacie. Ja już będę się z wami, kochani, żegnać. Życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!